Tragiczna śmierć trzech piosenkarzy wzbudziła wiele emocji. Z biegiem lat pojawiły się teorie spiskowe. Spekulowano, że okoliczności katastrofy lotniczej mogły być zupełnie inne niż te, które przedstawiały media. Dopiero po 48 latach założyciel trupiej farmy, czyli dr Bass, rozwiał wszelkie wątpliwości. Swoje śledztwo opisał w książce. Ta sprawa jest niezwykle interesująca. Zanim przejdziemy do opisu śledztwa, warto powiedzieć kilka słów o samej trupiej farmie. Znajduje się ona na wschodzie stanu w mieście Knoxville. Pierwsze przeznaczone do badań ciało trafiło tam w 1981 roku. Od tego czasu na trupiej farmie przebadano setki zwłok. Pomysłodawcą całego projektu był dr Bass, a jego książka opisująca początki farmy szybko stała się światowym bestsellerem. Ustalenie czasu zgonu jest ważnym elementem każdego śledztwa. Zadanie jest proste, jeżeli od śmierci minęło niewiele czasu. Jednak jeżeli ciało zostało odnalezione po kilku dniach, tygodniach lub nawet miesiącach, wtedy sprawa zaczyna się komplikować. Naukowcy z trupiej farmy od ponad 30 lat wnikliwie badają zwłoki na różnych etapach rozkładu. Sprawdzają, po jakim czasie zaczynają odpadać ręce, kiedy spod skóry zaczyna prześwitywać czaszka lub ile czasu potrzeba, aby ciało zmieniło się w szkielet. Szczególnie ważna jest także obserwacja owadów karmiących się zwłokami. Muchy pojawiają się przy zwłokach niemal natychmiast. Jeśli mogą dostać się do ciała, wyszukują wilgotne i ciemne otwory. Nos, usta, oczy, uszy nadają się do tego najlepiej. Podobnie jak genitalia lub krwawe rany. To muchy lubią najbardziej. W tych miejscach składają jaja, które niedługo potem zamieniają się w tysiące larw, znanych jako czerwie. Po kilkunastu dniach przechodzą metamorfozę i zamieniają się w dorosłe, skrzydlate muchy. Cały ten cykl trwa około 14 dni. Na podstawie etapu rozwoju zwykłej muchy żerującej na zwłokach można określić czas zgonu z dużą dokładnością. Badania prowadzone na trupiej farmie i wnioski wyciągnięte przez naukowców są nieocenioną pomocą dla śledczych na całym świecie. Dr. Bass jest jednym z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Przez lata miał styczności z najdziwniejszymi sprawami. Jedną z nich było rozwikłanie tajemnicy sprzed prawie 50 lat. Chodziło o amerykańską gwiazdę muzyki. Przez lata pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych, a dr Bass musiał sprawdzić, czy plotki mogą być prawdziwe. The day the music died. Big Bopper. Taki pseudonim nosił muzyk, który dziś uważany jest za jednego z pionierów rock'n'rolla. Lutego 59 roku zmarł w katastrofie lotniczej. Oprócz niego na pokładzie samolotu był również pilot Roger Peterson, Richie Valens, na podstawie życia tego 19-latka zrealizowany został głośny film La Bamba. Wśród ofiar był również Buddy Holly, który wówczas cieszył się ogromną popularnością. Wiadomość o tragicznej katastrofie zszokowała Amerykanów. 10 lat później o tej historii opowiada Don McLean w swojej piosence American Pie. Za sprawą jednego z wersów tragiczna śmierć artystów znana jest jako dzień, w którym umarła muzyka. Mężczyźni byli w trakcie odbywania trasy koncertowej. Wcześniej przemieszczali się po trzech stanach autobusem, spędzający dziesiątki godzin w podróży.
Kolejne miasto, w którym mieli koncertować, było oddalone o 600 km. Buddy Holly, który był głównym punktem każdego z występów, miał dość jazdy w okropnych warunkach. Wyczarterował więc niewielki samolot, do którego wraz z nim wsiadł Richardson oraz Valens. Ten ostatni znalazł się na pokładzie po wygranym rzucie monetą. Ta sytuacja została pokazana w filmie zainspirowanym historią jego życia. Pilotem był 21-letni Roger Peterson, który pomimo młodego wieku miał spore doświadczenie. Według prognoz pogoda miała być dobra, jednak zimny front zbliżał się z każdą godziną. Gdy samolot wystartował około godziny 3 nad ranem, warunki pogodowe były bardzo złe. Kilka minut po tym, jak samolot wzbił się w powietrze, pilot stracił kontakt z wieżą kontrolną. Radio milczało. W ciszy było słychać jedynie szumu wiatru. Wrak odnaleziono o świcie zaledwie kilka godzin później. Do wypadku doszło niedługo po starcie maszyny. Samolot uderzył w pokrytą śniegiem ziemię, przesunął się po niej prawie 200 metrów i zatrzymał się na ogrodzeniu z drutu kolczastego. Młody pilot tej nocy nie miał praktycznie żadnej widoczności i musiał sugerować się przyrządami znajdującymi się w kokpicie. Urządzenie o nazwie sztuczny horyzont symulowało, w jakiej pozycji znajduje się samolot względem manewrów wykonywanych przez pilota. Jednak Roger Peterson nie był odpowiednio przeszkolony do używania takiego sprzętu. Był doświadczonym pilotem, ale mógł latać tylko przy dobrej widoczności. Przed startem nie spodziewał się jednak, że warunki będą zbyt trudne jak na jego kwalifikacje. Ciało pilota zostało w kokpicie. Zwłoki Holly'ego i Valensa wyleciały na zewnątrz, ale leżały w pobliżu wraku. Ciało trzeciego z muzyków wylądowało najdalej, po drugiej stronie ogrodzenia. Dwa miesiące później, w pobliżu miejsca katastrofy, pewien farmer odnalazł na swoim polu naładowaną broń. Jak się później okazało, pistolet należał do Buddy'ego Holly'ego. Nosił go w podwójnym dnie swojej torby podróżnej. Piosenkarz za swoje występy często pobierał duże honorarium w gotówce. Nosił przy sobie broń dla własnego bezpieczeństwa. Po znalezieniu broni od razu pojawiły się teorie spiskowe. Plotkowano, że w fotelu pilota znajdowała się dziura po kuli. Nie miało to większego sensu. Po co któryś z muzyków miałby strzelać w trakcie podróży do pilota? Ciało Rogera Petersona, czyli pilota, jako jedyne zostało poddane sekcji zwłok. Nie wykryto śladów postrzału. Siła plotki była jednak ogromna. Jeżeli nie pilot, to na pewno postrzelony został któryś z muzyków. Taka teoria spiskowa pozostała w pamięci Amerykanów na długie lata. Duże zainteresowanie wzbudzało także miejsce, w którym odnaleziono zwłoki Richardsona. Artysta jako jedyny członek ekipy wyleciał na drugą stronę ogrodzenia. Zastanawiano się, czy może przeżył wypadek i próbował wezwać pomoc. Te spekulacje udało się wyjaśnić dopiero po 48 latach. Gdy doszło do katastrofy, żona lidera składu koncertowego była w ciąży, ale wkrótce potem poroniła. Ciężarna była również małżonka Big Bopera. Dwa miesiące po wypadku urodziła syna Jaya. Z każdym rokiem stawał się coraz bardziej podobny do ojca. Przypominał go posturą, wyglądem, a nawet zachowaniem. Z czasem zaczął coraz bardziej interesować się życiem ojca, muzyką, której się oddał, a przede wszystkim okolicznościom związanym z jego śmiercią. Im więcej się dowiadywał o ojcu, tym bardziej chciał poznać odpowiedź na pytanie, czy jego ojciec w noc katastrofy rzeczywiście został postrzelony, oraz czy mógł przeżyć wypadek i umrzeć, próbując wezwać pomoc. Był tylko jeden sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze śmiercią piosenkarza. Wydobyć jego szczątki oraz dokładnie je przebadać. Poproszony został o to dr Bass. Naukowiec z trupiej farmy w swoim życiu widział niezliczoną ilość ludzkich szczątków. Posiadał ogromne doświadczenie. Jednak sprawa, którą miał się zająć, wydawała się problematyczna.
Ciało piosenkarza spoczywało na cmentarzu w Beaumont, czyli miejscowości, z której pochodził. Młody Richardson chciał przenieść szczątki ojca w inne miejsce, do nowszej części cmentarza. Była więc świetna możliwość, aby przy okazji raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze śmiercią znanego ojca. Dr. Bass rozpoczął swoje badania 6 marca 2007 roku, a więc 48 lat po pochówku muzyka. Założyciel trupiej farmy jako doświadczony antropolog zdawał sobie sprawę, że podczas badania może pojawić się wiele komplikacji. W dodatku cmentarz znajdował się na podmokłym terenie. Gdyby trumna była wypełniona wodą, to znajdujące się w niej szczątki zmieniłyby się w przegniłe fragmenty szkieletu, a to mogłoby znacznie utrudnić badania. Na szczęście stalowa krypta spełniła swoje zadanie. Do wnętrza trumny nie przedostała się woda. Przypadek ekshumacji był nietypowy z jeszcze jednego względu. Ciało muzyka było zabalsamowane. Czasami ktoś oddaje zabalsamowane ciało na trupią farmę, więc wiem, jak rozkładają się takie szczątki. Podczas lata zwykłe ciała mogą zmienić się w szkielet nawet w niecałe 2 tygodnie. Zabalsamowane zwłoki wytrzymywały dłużej, ale tak czy inaczej była to kwestia kilku miesięcy. Większość zakładów pogrzebowych wykonuje tak zwane kosmetyczne balsamowanie, którego zadaniem jest zachować ciało w dobrym stanie jedynie do ceremonii pogrzebowej. Dlatego dr Bass miał pewne wątpliwości. Nie wierzył, że zabalsamowane zwłoki piosenkarza będą w dobrym stanie po upływie prawie 50 lat. Klapa uniosła się cicho i gładko, odsłaniając jeden z najniezwyklejszych widoków, jakie widziałem w swej karierze. Jay Richardson i ja nie zobaczyliśmy wcale nagiej czaszki ani gnijącej tkanki. Zobaczyliśmy Big Boppera we własnej osobie, łącznie z charakterystyczną grzywką. Skóra przybrała nienaturalny kolor, pokrywały ją niebieskawo-fioletowe cętki, lecz twarz pozostała nienaruszona. Była przy tym uderzająco podobna do twarzy człowieka, który stał obok mnie i który po raz pierwszy oglądał na własne oczy swego ojca. Dr. Bass skorzystał z przenośnego aparatu rentgenowskiego. Najpierw próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy Big Bopper został postrzelony. W zetknięciu z kością pocisk pozostawia po sobie ołowianą smugę, która jest dobrze widoczna na rentgenowskich zdjęciach. Nic nie wskazuje na to, żeby doszło tu do przestępstwa. W ciele nie ma żadnych śladów pocisku. Myślę, że możemy raz na zawsze w końcu uciąć te plotki. Pozostawała jeszcze druga hipoteza, którą również należało wyjaśnić. Ciało artysty znajdowało się w sporej odległości od wraku. Czy piosenkarz mógł przeżyć katastrofę i szukać pomocy? To niemożliwe. Musiał po prostu wylecieć z samolotu przy uderzeniu. Miał tyle złamań, że nie byłby się w stanie ruszać. Jego urazy sięgały dosłownie od stóp do głów. Prawdopodobnie umarł natychmiast. Założyciel trupiej farmy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu obalił mity związane ze śmiercią znanego muzyka. A dzięki temu, że ciało zachowało się w bardzo dobrym stanie, syn piosenkarza mógł po raz pierwszy i prawdopodobnie po raz ostatni zobaczyć ciało swojego ojca na żywo. Podczas całego dnia pracy obserwowałem Jaya i odniosłem wrażenie, że czuł się znacznie lepiej niż do tej pory. Myślę, że z psychologicznego punktu widzenia był to dla niego fantastyczny dzień. Punkt zwrotny. Ten dzień był wyjątkowy nie tylko dla Jaya, który po raz pierwszy zobaczył swojego ojca. Jego dwaj synowie i córka mogli zobaczyć również swojego dziadka. Przechodzimy do konkursu. Za 2 tygodnie do wygrania będzie 10 egzemplarzy Trupiej Farmy 2, czyli nowych śledztw doktora Bassa, książki, na podstawie której powstał dzisiejszy odcinek. A już teraz możecie powalczyć o pierwszą część Trupiej Farmy. Mam do rozdania 7 egzemplarzy.
Dwa z nich przeznaczone są dla użytkowników Instagrama, dwa na Facebooka, jedna książka dla Snapchata i dwie dla widzów YouTube'a. Jeżeli chodzi o Insta i Snapa, to w najbliższych 7 dniach opowiem, co trzeba będzie zrobić w której z relacji na story. Mogę zdradzić już teraz, że zadaniem konkursowym będzie wykonanie ciekawego zdjęcia na podany przeze mnie temat. Na Facebooku trzeba stworzyć mema. Szczegóły znajdują się w poście konkursowym na fanpage'u Niediegetyczne. Na YouTubie zadaniem konkursowym jest wymyślenie hasła reklamowego dla kanału Niediegetyczne. Nie za długie, wpadające w ucho i ciekawe. Swoje propozycje publikujecie jako odpowiedź do przypiętego przeze mnie komentarza pod tym filmem. Wybiorę 2 moim zdaniem najlepsze hasła, a ich autorzy dostaną książkę. Zachęcam do udziału w konkursie na wszystkich mediach społecznościowych i pamiętajcie, że już za 2 tygodnie kolejny konkurs z kolejną częścią Trupiej Farmy do wygrania.